spotykamy się w Tyskiej Mediatece na koncercie Sebastiana Riedla oraz jego zaproszonych, no można powiedzieć, przyjaciół, bo muzyka potrafi łączyć jak mało co. Sebastian zaprosił do udziału w tym swoim projekcie solowym, debiucie na żywo, między innymi Marka Raduliego, Jurka Stuczyńskiego, oczywiście Piotra Staczka, z którym nagrywana była płyta Radio Sessions, Dominik Mietła na trąbce, Andrzej Stagraczyński na gitarze basowej, perkusista Max Ziobro, Mirek Rzepa, przepięknie grający na gitarze klasycznej, Jerzy Styczyński, filar myślomuzyczny grupy Jam, i jeszcze kilka innych nazwisk. Wszyscy spotkali się tutaj dzisiaj, żeby celebrować premierę koncertową albumu Radio Sessions. Tak, kochani, właśnie tego dnia ma swoją premierę koncertową wyjątkowy projekt. Sebastian Riedel i Piotr Steczek, kwartet z plejadą znakomitych artystów sceny bluesrockowej, gitarzyści jak Marek Raduli, Mirek Rzepa, Bartek Miarka, Jerzy Styczyński, wspaniała sekcja rytmiczna, do tego pięknie obkolone smyczkami mojego kwartetu, orientalne instrumenty, no i przede wszystkim charyzmatyczny głos Sebastiana Riedla. Polecam serdecznie, śledźcie losy tego projektu, nas jako muzyków, i wspierajcie gorąco. Pozdrawiam. Takiego odbiorcy chcemy dotrzeć z tą muzyką. Myślę, że do każdego, kto ma serce, ma czas, ma ochotę pochylić się nad dobrą muzyką, nad dobrym tekstem, nad wykonaniem pełnym kunsztu. Myślę, że to wszystko łączy w sobie właśnie płyta Radio Sessions. Płyta, którą dzisiaj celebrujemy, która dzisiaj ma swoje święto. Mamy taką nadzieję, że być może jesienią tego roku uda nam się zorganizować kilka podobnych koncertów. Myślę, że, zresztą myślę, nie jest to bezpodstawne, bo takie dochodzą do nas sygnały, że fani Sebastiana czekają też na ten projekt, żeby usiąść wygodnie w rzędach jakichś obiektów i obejrzeć go na żywo. Także życzę tego po prostu Sebastianowi, żeby to się udało zmaterializować. Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność zaprosić, może i dzisiaj, ale nie tylko, w niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że będę dalej uczestniczył w wspaniałym projekcie Sebastiana Riedla, który jest kontynuacją jego autorskiej, przepięknej zresztą płyty, w anturażu i kwartetu smyczkowego, i w anturażu wspaniałych muzyków, w towarzystwie wspaniałych muzyków, w znakomitym miejscu dzisiaj i może w przyszłości również. Drodzy Państwo, jestem zaszczycony, że mogę brać udział w tym projekcie. To jest wyjątkowa płyta i dla Sebastiana, i dla mnie również wyjątkowa obecność w tym projekcie. Gram w dzisiejszym koncercie 3 utwory na płycie. Jeden polecam, Spowiedź. Jestem bardzo szczęśliwy, że w dobrym gronie, w dobrym towarzystwie i we wspaniałym miejscu. Zostałem zaproszony do projektu Bastka Riedla Radio Sessions. To są nagrania z kwartetem smyczkowym, bardzo nastrojowe, akustyczne. Dzisiaj jest koncert promocyjny, w którym też mam przyjemność wystąpić. No, bardzo fajna, taka nostalgiczna muzyczka. Zapraszam wszystkich. Miejmy nadzieję, że jeszcze tego typu koncerty się odbędą. Cieszę się, że się udało wszystko. Myślę, że było ok.
bardzo dziękuję wszystkim gościom, wszystkim muzykom, którzy dzisiaj grali fantastycznie. Każdy wykonał swoje dzieło. No w ogóle się cieszę, że te duże emocje mam teraz i taki jestem świeży po zejściu ze sceny. Natomiast się cieszę, że wszystko jest ok, że muzyka nadal żyje. Ale się cieszę, że ten koncert się udał. Bardzo chętnie bym to powtórzył. Wiem, że już można. Także mam nadzieję, że jeszcze gdzieś z tym projektem się pojawimy i na żywo będziemy mogli pokazać.